Witam wszystkich na kanale Łukasza Wiśniewskiego. Film nazwę Oszczędności w Holandii. Słuchajcie, sprawa jest prosta jak, powtórzę, włos z Mongoła. Ze starego chujstwa zardzewiałego, zobaczcie. Mamy zrobić tak, żeby wszystko chodziło ładnie. I to wszystko ładnie tutaj zraszało, bo poniedziałek mają być mrozy. Ale problem polega na tym, że to wszystko jest kurwa stare, sprzed I wojny światowej. Zobaczcie jak to wygląda. Piasek, zand, kurwa i tak dalej. Do czego zmierzam? Tam Hubert już montuje, a ja staram się naprawić własny błąd i tutaj kurwa mistrza świata Łukasza, ale kto mógł wiedzieć. Chodzi o co? My, jak kopała koparka, pamiętacie taki filmik z grudnia, zostawialiśmy ten odcinek szlangu. Ale nikt nie wiedział, że on będzie za krótki, żeby to ładnie wyglądało. Więc teraz co robimy? Wstawiamy pierdoloną mówkę, która daje odpowiednią wysokość nad beton. Mój błąd i Łukasza. Trzeba się do tego po prostu przyznać, ale no niestety nikt nie wiedział, że splujery mistrz świata nie kupi nowe, a kupi stare i dlatego taki maraz wychodzi. To jest ta plantacja z grudnia. Tam na kanale u Łukasza będziecie wiedzieli o co chodzi. To jest te Kunzumi czy chyba Kurzumi, jak, ale nie jestem pewny co do końca co do nazwy. Ogólnie za 2 tygodnie już spadamy stąd. No cóż, coś mi pozostaje. Życzyć wszystkim kurde miłego weekendu. Bardzo ładnie to wygląda, niedługo będą już kwiatki. A to są młode drzewa, to możecie zobaczyć sobie jak to wygląda. Ogólnie gdybyście wrócili się do materiałów z grudnia, z listopada, to dużośmy sprzątali, a teraz to wygląda w ten sposób. No i próbuję coś kurwa urzeźbić tych starych rur, no zobaczymy, efekt będzie za jakieś kilka godzin, jak po prostu to sprawdzę i włączę wodę. Oby mi się udało, bo sobota może być dzisiaj dla mnie długa. To tyle, pozdrawiam wszystkich, przede wszystkim jak zwykle tutaj Stanisławczyka, liczę na niego, ale o, to jest taka kurwa wróżenie z fusów, z kawy. Dobra Łukasz, trzymaj się, wyślę ci to później. Niech to wszystko jakoś ładnie zgra i może kogoś to zainteresuje. W każdym razie jest panika w Holandii, bo ma być mróz. Zobaczymy, czy to jest prawda. Ciao, na razie.